Witam gorąco. Jacek Balkan to jest Motodziennik we wtorek, a już w najbliższy piątek świętujemy nasze trzecie urodziny. Pierwszy odcinek Motodziennika pojawił się dokładnie 25 marca w 2008 roku i chyba powoli zbliżamy się do magicznej liczby tysiąca odcinków. Ale dziś zapraszam na normalny program, a zaczniemy od bardzo ciekawych informacji z firmy Renault. Według brytyjskiej fachowej prasy już niedługo będziemy świadkiem dwóch niezwykłych wydarzeń. Pierwszym będzie powrót francuskiej firmy do kultowej dla niektórych piątki. Przypomnijmy, było to auto produkowane od 72 do 96 roku. Piątka cieszyła się szaloną popularnością, była samochodem dość solidnym, jak na ówczesne możliwości Renault, oszczędnym i bardzo tanim. Czy właśnie taka będzie nowa wersja? A skądże? Francuski koncern chciałby zrobić nowoczesną i luksusową odmianę, która mogłaby stanąć w szranki i konkurować o portfele klientów z brytyjskim Mini ale też na przykład Citroen MDS3. Model Renault 5 dostał podobno zielone światło, jednak na rynku, jeśli w ogóle, pojawi się dopiero w 2014 roku. Kolejna nowość również brzmi smakowicie. Renault po odcięciu ostatniego kuponu od metki z napisem bezpieczeństwo znowu koncentruje się na sporcie, a dział odpowiedzialny do niedawna za przygotowywanie samochodów do wyścigów czy budowanie specjalnych, fabrycznie podrasowanych wersji zajmie się czymś jeszcze. Renault Sport ma przygotować samodzielne auto, które wypełni lukę zarówno po fantastycznych Alpinach, jak i Ostatnim sportowym odjechanym projekcie modelu Spider, który budowany był od 1995 do 99 roku. Nowe auto ma być, według plotek, podobne do modelu Dezir, który został zaprezentowany jakiś czas temu w wersji koncepcyjnej. Samochód ma być przystosowany do napędu elektrycznego, jednak na początku dostępna będzie wersja z konwencjonalnym silnikiem, prawdopodobnie dwulitrowym, wolno-sącym z Clio. Silnikiem, który ma 200 KONI. Wszystko brzmi niezwykle smakowicie. A szkoda, że nowy projekt będzie sporo droższy, nie tylko od Clio Gordini, ale nawet od Baguny. Na auto trzeba będzie wydać około 35 do 40 tysięcy euro, a więc trochę sporo jak na Renault, nawet szybkie i nawet ładne. Za to Fiatów tak ordynarnie drogich prawie nie ma. Prawie, gdyż jakiś czas temu do salonów trafił Abarth z dopiskiem 695 Ferrari za 35,5 tysiąca euro. Okazji do stworzenia tego samochodu chyba specjalnej nie było, ale tę Fiacinę, czyli Punto Evo, można zamówić w wersji jubileuszowej. Dokładnie 150 lat temu, 17 marca 1861 roku, włoski parlamentarny. Parlament proklamował Królestwo Włoch, a Emanuela II królem. Szkoda tylko, że od tamtych czasów nie zmieniły się w Fiatie silniki. Specjalna wersja Punto Evo jest dostępna z dieslem 1, 3, 75 koni albo z motorem benzynowym 1.477 albo 1.2, który ma 69 koni. Jeszcze nie wiemy, czy ta specjalna edycja będzie dostępna tylko we Włoszech, czy też może w innych krajach, ale wiemy, że każdy samochód wyprodukowany od kwietnia do czerwca tego roku, w zakładach Fiata oczywiście i marki Fiat, będzie ozdobiony specjalną jubileuszową naklejką. A teraz zapraszam Państwa na nasz wtorkowy, motodziennikowy ranking. Dzisiaj chcielibyśmy pokazać Państwu pięć aut, które w latach 80. czy 90. cieszyły się szaloną popularnością, a które do tej pory możemy bez większego problemu spotkać, czy to na ulicy, czy to pod supermarketem. Jednocześnie są to samochody wycofane z rynku bez godnego następcy. Od czego zaczniemy? Propozycji mamy kilka. Najpierw jednak pokażemy Państwu auto dla wielu nieodżałowane. Opel omega w dwóch, czy też raczej prawie trzech wersjach produkowane było od 1986 do 2003 roku. Napęd na tył obszerne wnętrze i niezłe silniki. Na to wszystko mogli liczyć szukający dużego, ale niedrogiego auta. Omega B i C zastąpiły nie tylko odchodzącą do przeszłości A, ale jednocześnie Senatora, jeszcze bardziej luksusową, prawie pięciometrową wersję, budowaną na tej samej platformie podłogowej. W 2003 czy 2004 roku następcy jeszcze od czasu do czasu się wspominało, ale zamiast porządnej pięciometrowej limuzyny z napędem na tył i pluszowym wnętrzem, klienci dostali coś takiego Signum. Niezbyt piękne i niezbyt udane, a z niektórymi silnikami czy skrzyniami wręcz dramatycznie beznadziejne. Następcy nie doczekał się również Ford Scorpio. Podobnie jak w przypadku Opla, mieliśmy tylko dwie, prawie trzy wersje, z czego w nasz gust najbardziej trafiła trzecia. Miała bardzo amerykański tył i wytrzeszczone spojrzenie, ale to było naprawdę porządne, ogromne i wygodne auto. Smutna żaba, jak niektórzy to Scorpio nazywali, produkowana była od 94 do 98 roku, a ostatnie egzemplarze udało się sprzedać dopiero dwa lata później. Niestety, dość oryginalny projekt nie znalazł wielu amatorów, a firma Ford zniechęciła się do tego stopnia, że dziś największym Autem w europejskich salonach Forda jest Mondeo. Swoją drogą większe niż Scorpio. Podobnych porzuconych projektów było zresztą sporo. Alfa 166, Rover 75, czy jeszcze jedno, jeszcze większe auto. Rover 800, bardzo blisko spokrewnione z Honda Legend. 800K zastąpiła kontrowersyjne i awaryjne ponad przeciętną SD1 i była bardzo wygodnym, nieźle zrobionym samochodem. Wersja po faceliftingu, czyli od 91 roku w górę, wyglądała naprawdę ładnie, a samochód dostępny był nie tylko w wersji 4, ale również dwudrzwiowej, bardziej stylowej. Jednak spore, prawie 5-metrowe limuzyny to nie wszystko. Są jeszcze inne auta, które kiedyś były szalenie popularne, a za którymi mniej lub bardziej tęsknimy. Jednym z nich jest z całą pewnością ten oto Fiacik. Pojawił się w sprzedaży w 1994 roku i do tej pory wygląda bardzo interesująco. Oferowany był z trzema silnikami w sześciu wariantach mocy. Już najsłabsza wersja 1.8 przyspieszała do setki w niecałe 10 sekund i dawała naprawdę sporo frajdy. Najmocniejsze odmiany z 4 lub 5-cylindrowym silnikiem turbo to odpowiednio 7,5 albo bo nawet 6,5 sekundy do setki. Następcy konkretnego niestety nie widać, a szkoda, bo rodzina Skorpionów to już nie to samo. Ostatnim autem z naszej listy jest Minivan, prawdopodobnie jeden z najwygodniejszych i najbardziej niezawodnych, czyli Toyota Previa. Mimo, że na azjatyckim rynku jest już trzecia generacja tego auta, a do niedawna również w Europie można było kupić drugą, to i tak najlepsza była pierwsza. Auto było niezwykle pomysłowo wykonane. Silnik, pochylony pod kątem 75 stopni, umieszczony był nie z przodu, ale prawie po środku, a dostęp do niego można było uzyskać przez podniesienie fotografii. Dzięki temu właściwości jezdne były wspaniałe. Silniki czterocylindrowe pojemności 2,4 litra wystarczały na pół miliona kilometrów, a często więcej bez żadnych remontów. Podobnie skrzynie biegów. Dostępne były różne wersje, siedmiu lub ośmiu osobowe z napędem na tył albo na cztery koła. Jeszcze tylko przypomnę, bo chyba nie wszyscy o tym pamiętają, że nasze opinie o przedstawionych Państwu samochodach są po pierwsze subiektywne, a po drugie kompletnie nie należy się nimi przejmować. Można je za to dowoli komentować, do czego gorąco zachęcam i bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny odcinek już jutro. Do zobaczenia.